Ewa Gawryluk ujawnia kulisy związku z mężem Piotrem. Wprost mówi o swoim szczęściu. Nie muszę niczego udawać. Kilka miesięcy temu, aktorka Ewa Gawryluk po raz drugi stanęła na ślubnym kobiercu. W najnowszym wywiadzie dla Pani otwarcie opowiedziała o początkach znajomości z mężem oraz jak obecnie wygląda ich komunikacja w związku. Nie muszę się już o nic martwić, wyznała. Ewa Gawryluk ujawnia początki znajomości z mężem Piotrem. Nie chciała autografu, numeru telefonu. Ewa Gawryluk od 1999 roku tworzyła zgrany związek z aktorem Waldemarem Błaszczykiem. Owocem ich miłości jest córka Maria urodzona w 2000 roku. Pod koniec 2021 roku małżonkowie rozstali się po 22 latach małżeństwa. Samotność aktorki nie trwała jednak długo, bowiem 1 czerwca 2024 roku poślubiła Piotra Domanieckiego, trenera bramkarzy i pasjonata lotnictwa. W jednym z najnowszych wywiadów dla Pani, celebrytka opowiedziała o początkach znajomości z obecnym mężem. Okazuje się, że wcale nie planowała po raz drugi stanąć na ślubnym kobiercu. Byłam po rozwodzie i nie szukałam miłości. Przeprowadziłam się do centrum Warszawy i cieszyłam się, że wszędzie mam blisko. I nagle spotkałam Piotrka i zakochałam się. Mieszkał pod Warszawą, jeździliśmy wciąż do siebie, ale podróże zabierały nam mnóstwo czasu. W końcu mama Piotrka podpowiedziała: bierz kota, pakuj się i przeprowadzaj na wioskę, wyznała. Co ciekawe, 56-latka przyznała, że ich pierwsze spotkanie miało miejsce na lotnisku. Chociaż obyło się bez komplementów i czułych słów, sprawiło, że poczuli do siebie dużą sympatię. Spotkaliśmy się na lotnisku, kiedy wracałam z Wrocławia po nocnych zdjęciach. Byłam zmęczona i zagubiona, bo wyjścia z samolotu były ustawione inaczej niż zwykle. Piotrek zauważył to moje zagubienie i zaprowadził do taksówki. I to wszystko. Nie chciał autografu, numeru telefonu, nie prawił komplementów. Po prostu pomógł. Bezinteresownie. Po kilku dniach napisał do mnie na Instagramie. W pewnym momencie zdałam sobie sprawę z tego, że czekam na jego wiadomości. Piotrek dużo wie, pięknie pisze. Do tej pory lubię wracać do naszej dawnej korespondencji. Ale choć miło mi się z nim pisało i rozmawiało, nie chciałam jeszcze się spotkać. Choć w rozmowach czułam, że jest dobry, ciepły, troskliwy. Umówiliśmy się w końcu na spacer. Zachwycił mnie swoim szacunkiem, delikatnością i uważnością, dodała. Gawryluk wychwala męża, jest typem faceta, przy którym nie musisz wciągać brzucha. Aktorka dodała także, że mąż Piotr jest dla niej największym wsparciem. Przy nim może być w 100% sobą i spełniać się na różnych płaszczyznach życia. Piotrka łatwo się kocha. I łatwo się z nim żyje. Przy nim nie muszę niczego udawać, czuję się lekko, przyjemnie, na luzie. Kropka jest typem faceta, przy którym nie musisz wciągać brzucha. Nie ocenia, nie ma w nim małostkowości, za to daje mi mnóstwo wsparcia. Kropka kiedyś wciąż wpadałam w panikę, szybko się dołowałam, bo prawie ze wszystkim byłam sama i zwyczajnie nie zawsze sobie radziłam. Dziś wiem, że jest Piotrek. I nie muszę się już o nic martwić. W dodatku nigdy się na mnie nie denerwuje, tylko działa. Piotrek jest pięknie niezazdrosny o czas, który spędzam w pracy. Dzwonimy do siebie po 30 razy, ale to nie są telefony sprawdzające, gdzie jesteś, co robisz, z kim, a dlaczego. Cudownie przyjął do rodziny moją córkę, wyjawiła.
O komentarz pokusił się także sam Piotr Domaniecki, który w rozmowie przyznał, że marzył o przypieczętowaniu miłości z Ewą. Oświadczył się, dając jej pierścionek zaręczynowy pochodzący od prababci swojej mamy. Pragnąłem ślubu z Ewą. Był dla mnie ważny. Ślub to zobowiązanie, wzięcie odpowiedzialności, wyznaczenie wspólnej drogi. I nie opuszczę cię aż do śmierci, chciałem jej to przysiąc. Wtedy związek jest ważniejszy, a miłość przypieczętowana. Ślub był skromny, ale taka jest Ewa. Wiedziałem, że nie będzie chciała wielkiej imprezy. Miałem nawet pomysł, by zaręczyć się hucznie, na przykład na zakończenie spektaklu, w którym gra. Tak bardzo chciałem obwieścić światu, że znalazłem kobietę, z którą pragnę spędzić resztę życia. Na szczęście szybko wycofałem się z pomysłu, bo Ewa nie potrzebuje fajerwerków ani na scenie, ani w życiu. I to mi się w niej podoba. Ale pierścionek zaręczynowy był wyzwaniem. Musi być z historią, powiedziała. Bo dla niej opowieść ma znaczenie, nie cena. Powiedziała wprost, chyba nie pójdziesz na łatwiznę i nie będzie pierścionka ze sklepu? Bo takiego nie chcę. Kombinowałem, kombinowałem i... W końcu dostałem pierścionek od mamy, który nosiła jeszcze jej prababka, podsumował.